Długo mnie nie było w domu. Trochę się tutaj rzeczy zaniedbało, ale obiecałem wam dzisiaj, że zrobię wam filmik z pracy silnika w Ursusie C325, który to się świeci. O, taka mała zajawka. Ursus C325A. Tu jeszcze zachował się stary napis. Sadownik oryginalny z 1961 roku. Ale o nim następnym razem. Tymczasem potrzebujemy akumulator. O ty gadzie. No i idziemy. Czego te akumulatory są takie ciężkie? Klucz by się przydał, 10, 13. Gdzie my to mamy? To jest 13, to jest 10. Zobaczymy, czym to tam trzeba wkręcić, żeby odpalić sprzęt. No, idziemy. Kawałek do ciągnika, ale sobie poradzimy. O, na razie tu. Po co taki grzmot wielki? Dobra, gdzie mamy plus? A gdzie mamy minus? Tu mamy minus. To akumulator trzeba odwrócić. No, właśnie tu gadzie. Jest. Najpierw załączymy plus, żeby nie było afery. A teraz załączymy minus, żebyśmy mieli pewność, że to jest to, co trzeba. No tu są akurat w tym ciągniku 13. Nie, dobrze zrobiłem. 13 i 10. Dokręcimy śrubę. Gdzie ta śruba? Dawaj jakoś to. Nie ma jak złapać nawet. Za duży ten akumulator. Pójdę z drugiej strony. Poza tym ja jestem praworęczny. A tu trzeba lewą ręką, bo w prawej kamera. O. Akumulator stał sobie nieruszany miesiąc. Zobaczymy, odpali. Ale jak to przykręcić? Chyba, że naciśniemy. O! Dobra, zobaczymy teraz, jak on się zachowa. Jak on się, panie, zachowa. Przede wszystkim na luz. Jest na luzie. Dobrze. Włączamy. Gdzież ja go odpalał? Dobrze, chodzi. O. Wszystko bardzo fajnie. Tylko że czapki nie zdjąłem. Kumika. O. Tu sobie silnik elegancko pracuje. Nawet nie kopci. Tu ostatnio wymieniałem pompkę, bo moja ciekła i węży, bo coś tam się źle porobiło i nie mogłem go z powrotem założyć. A, przy wymianie filtrów paliwa też miałem z nimi kłopot. Lewe powietrze dostawał, ale jakoś poradziłem. No, trzęsie się jak porządnie, jak gwiazdka piąta. O, można zobaczyć, jak lata trójkąt ostrzegawczy. Ale ogólnie praca bardzo ładna, jak na moje ucho. Ciekawi mnie ten klakson, jest dosyć duży. O tak. Nie wiem od czego, może od stara jelcza. A działa? Działa.
Proszę, proszę. Porządny klakson. Tutaj zamiast prądnicy zastosowano alternator. Nie głupi pomysł. Ale oryginał to oryginał. Może będę przerabiał go na powrotem. Tym bardziej, że prądnicę posiadam. Lamp jeszcze nie podłączyłem im, bo wszystko to tak na szybko. O, tutaj jeszcze tabliczka oryginalna. Filtr powietrza jest od Ursusa, nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem tego, czy był on w 25, czy już w 28, ale to wszystko w swoim czasie, wszystko pokażę. Zobaczymy, czy ma na obroty, czy wchodzi. No, całkiem ładnie. Ciągnik jest zalany płynem. Ja raczej pilnuję, żeby wszystkie moje ciągniki były pozalewane płynami, te, które są sprawne. Bo to zawsze bezpieczniej. W każdym razie pracuję elegancko. 63 rok. Maszyna. Ha. Trochę go podszykować. I może by nawet na Wilkowice pojechał. Ten filtr mi jakoś tutaj nie pasuje. Ktoś miał fantazję iść się ułajską, skoro takiego klamota tutaj wcisnął. Nie sprawdzałem jeszcze, co ma być w silniku od 30, ale kto wie, może i bąk. Nie wiem, nigdy 30 nie miałem. Gasimy. Zgasić też zgasił całkiem ładnie. O, a tu kranik. Też go sam montowałem, bo nie było kranika wcale. Odkręciłem od jakiegoś zbiornika, który miałem tutaj zapasowy i zrobiłem jak trzeba. Teraz weźmiemy tą czapkę. A propos, wiecie co to jest? Za kubeczek? Hehehe. Napiszcie w komentarzach, zobaczymy, czy ktoś będzie wiedział. Mam jeszcze kilka takich kubeczków. Może, jak się rozwinie fajna dyskusja, to jeden taki kubeczek komuś w prezencie wyślę. W każdym razie, co jeszcze chciałem powiedzieć, kabinę zamontowałem. Kupiłem, słuchajcie, taką plandekę. To jest zwykła plandeka, zwykły daszek do 30. Ale tu, jak deszcze padały, to mi się woda nazbierała. On jest źle naciągnięty. Trzeba będzie to poprawić, wylać wodę. Zaraz zobaczymy, czy to widać na górze, tą wodę. No kurczę, tu jeszcze by rybę wpuścił. O. No w każdym razie, na razie się nie będę bawił tutaj z tym akumulatorem, niech on sobie zostanie, mam, już mi się go nie chce targać. W każdym razie, jeszcze raz. Co to jest za kubeczek i do czego on służył? Tymczasem zapraszam do oglądania następnych filmików. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć, obejrzeć, jakie ciekawostki Was interesują na temat ciągnika tego, może innego, może Zetora 25. Postaram się Wam przybliżyć wszelkie takie informacje, których mało są dostępne. Ludzie nie chcą się dzielić ze sobą swoją wiedzą. No ja to chętnie zrobię. Jeśli macie pytania, piszcie. Cześć.